Dobrze, ja idę, nie wiem, zaraz mam przystęp. Mam przystęp. Dobra. Czy znajdę? Nie ten. Kurde. To ten koleś, tu statek. Jest statek? Na statku? O, jest statek ten. Poukładany ładunek. Sądząc po jego niezdarnej postaci, to pewnie jakiś marynarz tęskniący za morze. To mały statek, albo łódź. Nie wiem, czym to się różni. A różni się czymś? Ahoj, bosmanie! Proszę? Czy nie tak witają się żeglarze? Nie. W takim razie co powinno mówić się na powitanie? Zazwyczaj witaj. A jeśli świeci słońce, to dzień dobry. Jeśli ktoś jest w przygodowym nastroju, można nawet spróbować, jak się masz. Ale nigdy, przenigdy, ahoj. Dobrze, że się dowiedziałam. Nie ma sprawy. Dlaczego twój statek ciągle stoi w porcie? Widzisz tamten żagiel? Aha. A czy on powiewa? Co proszę? Czy powiewa? Czy wieje w niego wiatr? Nie. A jak myślisz, dlaczego? Bo nie ma wietrznej pogody? No właśnie. Nie możecie użyć wioseł? Czy czegoś w tym stylu? Świetny pomysł. Dlaczego wcześniej na to nie wpadliśmy? Oczywiście, wiosła. Na lewą rękę Jala, to jest to. Dlaczego od miesiąca stoimy w doku, patrząc na to, jak spada cena naszego ładunku, skoro moglibyśmy po prostu powiosłować do Gen, prawda? Drwisz sobie ze mnie. Drwić? Ja? A skąd na Jala przyszło ci to do głowy? Czy to jest biały smok? Przynajmniej tak ma napisane na burcie. O co chodzi? Szukam kapitana. Nie było go gdzieś w pobliżu? A czego chcesz od kapitana białego smoka? Przyniosłam mu mapę od sprzedawcy map, który ma swój stragan na rynku. To ja jestem Horacio Nebywaj, kapitan białego smoka, najszybszego statku, jaki kiedykolwiek pływał po morzach i oceanach. Daj tę mapę, dziewczyno. Z błogosławieństwem Jala może wiatr wkrótce powróci i będziemy mogli wypłynąć z tego przeklętego portu. Daj mapę. Zaraz będzie jazda. Chwalista, dobra, najpierw mapę musimy zrobić. Mapa. Dziękuję. Masz tu arena za fatygę. Nie, czekaj, jeszcze podpisik trzeba, ale... A nie podpisik. Kapitanie. Proszę to podpisać. Co to jest? Wkładając swój podpis, potwierdzisz odbiór mapy. Mapy? Jakiej mapy? Tej, którą przed chwileczką ode mnie dostałeś. A, tej. Wybacz, ale nigdy nie podpisuję się na papierze. Podpisz to proszę, bo inaczej kupiec mi nie zapłaci. No gdzieś się lepszy tekst. Podpisz to, albo ci zabiję. Dlaczego? Bo w ten sposób człowiek pozbywa się cząstki samego siebie, a to przynosi pecha. Podpis ma niezwykłą moc, to część duszy. A nie mam zamiaru wyrzekać się swojej duszy. Na skrawku papieru będzie złe dla twojej duszy. To ci powiedział, że podpisanie się na skrawku papieru będzie złe dla twojej duszy. Pochodzę z GM, a dla tamtejszych ludzi sprawy ducha są bardzo ważne. Nasze dusze pozostają w równowadze z ciałami, a wielki Mojal nauczył nas, byśmy nie próbowali zachwiać tej równowagi. Podpisując się, oddaję część samego siebie, zakłócając w ten sposób wewnętrzną równowagę. A to bardzo wkurza Mojala. I właśnie dlatego tak się uparłeś, żeby mi utrudniać życie? Ej, miej pretensje do religii.
Aha. Nie umiesz pisać.